Cześć, ja jestem Sarge i witam was na pokładzie mojego statku w grze Assassin's Creed Odyssey. Jesteśmy w tym momencie niedaleko wyspy, o której wam wspominałem ostatnio i chciałbym się teraz na nią wybrać, chociażby z tego względu, że było tam widoczne jakieś zadanie. Na początek zaznaczmy sobie to miejsce, a jak się zbliżymy, to wtedy znowu ten wykrzyknik oznaczający jakiegoś kolejnego questa powinien się nam na mapie ujawnić. Musimy tylko troszkę odbić w prawo i to będzie właściwa ścieżka. Już nawet na górze widzicie na kompasie, że mamy oznaczenie danego questa, więc spróbuję po prostu podpłynąć możliwie jak najbliżej, a wtedy spokojnie już opuścimy nasz okręt i będziemy mogli już udać się tam pieszo. Niestety nie mamy tutaj żadnej przystani, żeby sobie zadokować i dalej już podpłynąć widzę nie mogę, więc zatrzymam się w tym momencie i będziemy płynąć. Szkoda, że nie mamy przy statku też jakiejś łódki, którą w dowolnym momencie moglibyśmy sobie wykorzystać do tego, żeby gdzieś wyruszyć. W takim przypadku musimy po prostu płynąć normalnie. Ale nie ma problemu, bo akurat jesteśmy właśnie blisko brzegu. W ogóle fajne są te fale, patrzcie, jak to naprawdę całkiem realistycznie wygląda. Podoba mi się. Zresztą z czasem w grze mamy spotykać też takie warunki atmosferyczne, że naprawdę będziemy płynąć w trakcie jakiegoś sztormu. Albo przynajmniej w trakcie czegoś, co będzie przypominało sztorm. No i proszę, kogoś my tutaj mamy, więc zobaczmy, o co chodzi. Help! Please! Don't... Oh, thank the gods you came. What happened? Where's the rest of your crew? Pirates! They killed most of us, but they took my brother. Please, you must help him! Dobra, nie będziemy od niego wymagać pieniędzy. Widzę, że pewnie miałby problemy z wypłaceniem się. I'll help find your brother, sailor. I'm not a sailor, I'm a carpenter. So is my brother. Our father taught us. Interesting. Our ship could use a carpenter. I've worked as a shipwright. Repaired hulls with holes the size of Poseidon's fist. Please, save my brother. And I'll join your crew. Then it's a deal. No proszę, to nawet będzie mógł do nas dołączyć. Where can we find these pirates? There is an island west of Iotia and south of Mount Helicon. I hear the sail from there. No dobra, to tam popłyniemy. Anything else that might help? I don't know. It happens so fast. Because of the war, there's more pirates about than ticks on a sow these days. But their camp can't be far. We'll find these pirates and rescue your brother. Życie pirata. Śledź zadanie. Znajdź brata cieśli i uratuj go z rąk piratów. No dobra, na tę wyspę i tak będziemy musieli przecież jeszcze wrócić, więc spokojnie. A póki co, ta wysepka. To też się nad nią zastanawiałem już wcześniej, czy prędzej czy później tam się nie wybrać. I proszę, nagle okazuje się, że też jeden quest mnie tam prowadzi. Dobra, podpłynę do mojego statku. Oczywiście mógłbym też skorzystać z szybkiej podróży, ale prawdę mówiąc, sam ekran ładowania pewnie trwałby dłużej niż to, kiedy ja tutaj dopływam od razu na miejsce. Mam nadzieję, że moja załoga się zbytnio nie rozleniwiła przez te parę chwil, no bo już musimy płynąć dalej i potrzebuję ich tutaj w pełnej gotowości absolutnie. Spróbuję opłynąć najpierw tę wyspę i dostać się właśnie do tamtej mniejszej. He's a carpenter. Pirates took his brother. He'll work for us if we rescue him. Then let's hunt some pirates! Zdecydowanie nastawienie niezwykle bojowe Barnabasa mi się podoba. Co by tak dalej. Ta wyspa jest tutaj naprawdę mała. Z daleka sprawia takie wrażenie, że mój statek jest, kurczę, niewiele mniejszy. Też pewnie będę musiał się zatrzymać nieco wcześniej, podejrzewam. We've got a fight coming! I think we're out of danger. Can never get too comfortable on these waters, though. Dobra,
Lower! We'll be waiting for you, commander. Okej, okay, czekajcie w takim razie, a ja ruszam. Rozejrzymy się na początek, bo już widzę tych piratów. Na początek bym się gdzieś ukrył. Wtedy ich pooznaczał. They'll be watching for me. Dobra, gdzie my mamy kapitana chociażby? Tutaj. Ale zwykły gość. Nie musimy go werbować. Tutaj, na niebiesko oznaczony, więc też nic specjalnego. A zatem wiele do zaoferowania to oni tutaj dla mnie nie mają, jeśli chodzi o moją załogę. Dobra, tutaj nie wiem, czy tamtego sobie nie przyzwać do siebie bliżej. Tylko, że teraz jestem troszeczkę za daleko. Dobra, zaryzykuję. Okej. Okay. Zaryzykowałem, ale jeszcze mnie nie wykryli, więc spokojnie. Dobra, już tutaj z nimi muszę zawalczyć. To było raczej do przewidzenia, ale nic nie szkodzi. Wziąłem sobie teraz sztylety, żeby trochę taką bronią powalczyć. Ostatnio zresztą te sztylety przecież zdobyłem i wyekwipowałem. Gość mnie zatruł, więc muszę uważać. Ale i tak powinienem sobie poradzić. Tu jeszcze, kurde, od strony morza jakiś próbuje mnie ostrzeliwać z łuku, co ciekawe. Muszę uważać. Widzę, że Cassandra ma poważne problemy z oddychaniem w tym momencie. Źle to wygląda. Ale dobra, tego załatwiliśmy i to najważniejsze. To teraz jeszcze dopaść łucznika. Skubany tutaj ucieka przede mną wciąż. Jeszcze jeden. I to będą chyba wszyscy. Ja widziałem chyba, jak przytrzymują tego brata. A nie, bo to jeszcze jakiś inny gość tutaj, a brata mamy chyba w klatce, co? Przy okazji nowy region też odkryłem. Oj, widzę, że z tobą jest źle. Odprowadź więźnia w bezpieczne miejsce. I co? Tak po prostu? Bez słowa? Czyli tam muszę go zanieść. Tak naprawdę już teraz jesteśmy w bezpiecznym miejscu, bo wszyscy zostali wyeliminowani, ale okej. Okay. Your brother sent me. That fool. Always sending someone else to do his dirty work. How bad is it? No, szczerze mówiąc, skoro mamy tutaj kłamstwo, to oznacza to, że on tego nie przeżyje, kurde. The end is near. Never thought I'd die like this. Stuck on some shit island. I hate the sea. What message should I give your brother? Tell that fool of a brother I... O, serio? To wyglądało strasznie sztucznie. Nie lubię, kurczę, kiedy tak wygląda śmierć jakiejś postaci w grze. Mogli to twórcy bardziej dopracować. Nagle padł, kiedy jeszcze przed chwilą gadał normalnie. Właśnie nie wyglądało na to, że był aż tak ranny, że być bliskim śmierci. A zdecydowanie twórcy powinni zadbać o to, żeby było to widać jednak. No dobra, rozumiem, że ty jakoś się stąd wydostaniesz, bo nawet nie mogę ci w żaden inny sposób pomóc, ale wygląda na to, że nie mamy dobrych wieści dla cieśli, co jest, kurczę, grane. Ostatnio też mieliśmy jedno zadanie, gdzie już nasza obecna towarzyszka musiała również dowiedzieć się, że straciła nawet całą załogę, w tym swoją ukochaną, którą... A patrzcie, tutaj mamy jego na pokładzie, to nawet nie wiedziałem. Did you find my brother? Where is he? Nie no, nie będziemy kłamać, przecież to nie ma sensu. He didn't survive. I'm sorry. No, no, no! I curse you, gods! There were no gods on that ship. Only pirates. I begged him to come on this trip.
He hated the sea. A spear in my hand often helps me forget the pain. We'll put a hammer in yours if you honor your word. Of course. There is nothing left for me here. Szkoda mi go naprawdę, ale co zrobić? Tekton, nowy przyboczny. Zobaczmy. Nie spodziewam się wiele i rzeczywiście. A to swoją drogą zabawne, że tutaj wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze przed chwilą w trakcie rozmowy, co? W ekwipunku też w międzyczasie coś się nowego pojawiło. O, nowy łuk, to mogę sobie założyć od razu. I póki co to by było wszystko. Ładownia statku, a patrzcie. To ciekawe, nie wiedziałem o tym, bo mamy przecież ograniczoną pojemność ekwipunku. Możemy nosić 350 przedmiotów, co i tak wydaje się wystarczającą liczbą, ale gdyby nam zabrakło w przyszłości, to możemy sobie przechować różne rzeczy do ładowni. No dobra, dobrze wiedzieć. Nie będę teraz z tego korzystał, ale dobra ciekawostka. Tu jeszcze może sobie zerknę, bo być może udałoby się przy okazji jakieś zadanie przyjąć, które być może się wykona, być może nie, bo wiadomo, że to są takie questy, które robi się praktycznie z marszu, bez nastawienia się szczególnego na to. Ale ponieważ też to są questy tymczasowe, to lepiej to przyjąć i może przy okazji uda się to wykonać, niż gdyby miało się okazać, że zrobiłbym coś, co jest potrzebne do tych questów, a jednak nie miałem ich przyjętych, prawda? Mogę zresztą teraz zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Okej, tu mamy z kimś do pogadania. A z kolei tutaj zniszczyć 5 spartańskich okrętów i rządza krwi. Spartańscy przywódcy. Okej, czyli mamy też przeciwników do wyeliminowania. To może to się uda niejako przy okazji zrobić. Chociaż tutaj też dotyczy to aż 3 przywódców, więc raczej nie ma szans, żebyśmy w ciągu 5 dni coś takiego zrobili. Tutaj mnie zastanawia, gdzie to by było do rozpoczęcia. Akurat też po tamtej stronie. Ja i tak będę kierował się w tym kierunku. Masło maślane, ale chcę ruszać w tamtą stronę, bo dostaniemy się z powrotem jeszcze na tą dużą wyspę. Dlatego, że tam przecież mieliśmy też coś do zbadania. Tym bardziej, że jeden ten znak zapytania jest też oznaczony na żółto, więc to jest ciekawe. Rowers in position! Dobra, od razu mnie kurde atakuje inny okręt, więc skupmy się na tym, żeby ich pokonać. Dobra, może teraz spróbuję taranem, chociaż to oni bardziej chyba zrobią. No jeszcze trochę. Okej, udało się. Moglibyśmy rozpocząć abordaż, ale nie będziemy tego teraz robić. Po prostu zabierzmy surowce i spadamy. Płyniemy cały czas w tym kierunku. Ten znak zapytania właśnie żółty. To jest zawsze coś ciekawszego też do zwiedzenia. Tak też było w Assassin's Creed Origins. Podobnie musi być i tutaj. Drogi panowie, spieszy mi się wyraźnie. Tu jest też coś właśnie do sprawdzenia. Dobra, to jak tutaj sytuacja wygląda? Ja bym jeszcze zobaczył. Okej, czyli tutaj mam do pogadania z kimś. W tym miejscu. Znowu na terenie Fokidy. Na razie sobie to odznaczę. Nie wiem, czy przyjdzie nam to wykonać, czy też nie. Ale chcę się też tutaj właśnie dostać na górę. Zapomniana wyspa. Grota na zapomnianej wyspie. Wow, i to też jest, kurczę, jakiś inny znacznik w ogóle. Mamy 3 skarby do odnalezienia. I chyba już właśnie wszystkie sobie oznaczyłem. Pozostałe są tam gdzieś na dole. Serio? Tuż akurat przed skarbem, no. Kurde, gdzie my jesteśmy?
Patrzcie w ogóle tam. No dobra, chyba mogę skakać. Wow, co tu jest grane? Może to też będzie miało jakiś związek z prekursorami? Bo jak są takie obiekty świecące, to od razu mam skojarzenia. Tu chyba się mogę też dostać. Mamy ten kolejny skarb. No patrzcie na to. To nie jest normalna skrzynia. Na pewno nie z tych czasów. Wow, wygląda na to, że trafiłem, kurczę, na jakąś niezwykłą miejscówkę. Związaną właśnie z prekursorami, czy też z Isu. Albo przedwiecznymi. Jak kto woli. Bo nazwy są przecież różne. Patrzcie na to. Jasny gwint. This is not of this world. What in Hades was that? Doesn't look like I'll find out through this door just yet. Maybe another time. Bożeż kurde. Ciekawe, czy w przyszłości się tam dostaniemy? Może mnie tam jakieś zadanie poprowadzi, a może nawet i fabuła? Interesująco to wygląda. Dobra, na razie nie pozostaje nic innego jak tylko ruszać dalej. Szkoda, szkoda, że nie mogę tam przejść. Ale pytanie, co to było? Tak jakbyśmy tu mieli jakiegoś olbrzyma czy cokolwiek. Ja przede wszystkim muszę się stąd jakoś wydostać i właściwie to spróbować się też jeszcze dostać do tamtej trzeciej już skrzyni. Tędy chyba uda mi się wypłynąć, tylko pytanie od której strony? Chyba tutaj, gdzie akurat się też zatrzymałem, mniej więcej? No, może nie tak dokładnie. Bo mój statek jest tam. Ale do skarbu też się tędy będę mógł przedostać, więc spokojnie. Czyli ja też mógłbym od góry sobie tam wskoczyć do tej wody. Na jedno tak naprawdę wychodzi. Ale patrzcie, że właśnie jest to zupełnie inne oznaczenie na mapie, jakiego jeszcze wcześniej nie mieliśmy. I co ciekawe, mamy szybką podróż do tego miejsca. Czyli jest kolejna ikonka, która również może nam przynieść szybką podróż. Nie tylko Adrestia, nie tylko punkty widokowe, ale też coś takiego. Czyli wynika z tego, że jeszcze podobne miejsca odnajdziemy prędzej czy później. Tymczasem grota na zapomnianej wyspie, lokacja ukończona. To w takim razie ja teraz przeniosę się z powrotem tam na ląd i przy okazji dowiemy się jeszcze, o co chodzi z tym zadaniem. Więc najlepiej będzie po prostu ruszyć tam szybką podróżą. Przy okazji zajrzymy też do tutejszego kowala, dlatego że chciałbym sobie wykupić nowego wierzchowca. Myślę, że mogę sobie teraz na to pozwolić. Tym razem będzie to koń podróżny. Nie ma lepszego konia, gdy wybierasz się w epicką podróż. Poprosimy zatem i od razu sobie wymienię. Przy najbliższej okazji, jak będziemy gdzieś ruszać konno, to będziemy mogli właśnie przyzwać tego konia podróżnego. To już mój czwarty wierzchowiec, jak widzicie. Więc powolutku ta kolekcja nam rośnie. Teraz pytanie, czy tutaj sobie zmienić. Na pewno na te buty podróżnika bym zmienił. Ewentualnie tutaj. Ale pancerz taki sam. To wolę jednak mieć epickie nagolenniki, a nie te rzadkie. Tymczasem jeśli chodzi o wcześniej wspomniane zadanie tymczasowe, to tutaj możemy się dowiedzieć, o co chodzi, więc porozmawiajmy. You left a note on the board. What's going on? Rich strangers were to arrive at the port today, but those cursed pirates prevented their approach again. Is there a lack of rich clients on dry land? Actually, yes. But even if the newcomers could make it into the port, the followers and bandits around here would surely deter them. So I should crush them all. What I want is for you to bring your wrath to the sea and destroy all their ships. Zastanawiam się, co ma za znaczenie właśnie tamten wybór kwestii, bo
I tak nasza zleceniodawczyni mówi, co by chciała, żebyśmy zrobili. All right, I'm in. Good. You're doing me a great service. May the gods guide you. Czyli mamy okazję, żeby jeszcze trochę powalczyć na morzu. Zatapia i pirackie statki w całej Grecji, czyli 5 takich statków mielibyśmy właśnie zatopić. No nie wiem, czy to się uda, ale spróbujemy. No dobra, jak tak tutaj się rozglądam, to szczerze mówiąc nie wiem, czy uda mi się odnaleźć jakiś piracki statek, bo próbowałem już zatapiać statek kupiecki, statek spartański i to się oczywiście nie zalicza do pirackich okrętów. W każdym razie tutaj na swojej drodze znalazłem jeszcze jakiś wrak i moglibyśmy zebrać skarby, które tutaj są pod wodą. Tak przy okazji sobie to pooznaczam. Na całkiem sporym obszarze widzę, że to mamy do zdobycia. No ale mimo wszystko dobrze jest to sobie najpierw pooznaczać. I teraz tylko oby nie było tutaj żadnych rekinów, bo jeśli tak, to będę miał poważny problem. No proszę, ale co my tu mamy? Zdobiony łuk, to po pierwsze. Rozumiem, że to jest następny w kolejności. Ten skarb i jednak mamy rekiny tutaj. Tylko nie to. Oczywiście w ostateczności ja też sobie mogę spróbować poradzić z rekinami tutaj pod wodą, ale jak widzicie, nie jest to proste, bo mogę również próbować atakować normalną bronią. Dobra, na razie po prostu płynę dalej. Właściwie to wynurzmy się póki co, bo może się okazać, że zabraknie mi tutaj oddechu za momencik. Trzeba trochę odzyskać. Ale głęboko się zanurzyłem, nawet nie sądziłem, że aż tak. Za momencik też wam pokażę, gdzie my właściwie jesteśmy. Żeby wszystko było jasne. To jakieś zatopione ruiny przy okazji. Dobra. Galion Orła, patrzcie na to. No takie skarby to ja rozumiem. Będziemy mogli sobie zmienić wygląd naszego statku dzięki temu. Tutaj znalazłem akurat właśnie to miejsce, gdzie mogliśmy coś sobie zabrać. I od razu przejdźmy na statek w takim razie. Elementy ozdobne. I proszę bardzo, Galion Orła. Widzicie od razu, jak to wygląda. Może nawet tutaj, po tej stronie będzie dokładnie. Więc tak Galion teraz się prezentuje w pełnej okazałości. Ja wobec tego nie będę teraz tracił może czasu na poszukiwania pirackich statków, tylko udam się do Kefalonii, bo jak pamiętacie, jest tam w tym momencie problem z zarazą. No i też obiecałem wam, że prędzej czy później to sobie sprawdzimy. Chociaż patrzcie, tutaj przed sobą znalazłem jednak jeden piracki statek, więc może uda się zaatakować. Tyle tylko, że to dopiero jeden właśnie statek, a problem w tym, że muszę zatopić aż 5 takowych. Więc z tym akurat tak łatwo już nie będzie. Też kurde mnie atakują tutaj taranem. Nie dajemy się jednak. Może teraz ja spróbuję. Dawaj, 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 dawaj. Spróbujemy zaatakować szybko. No jeszcze nie wystarczyło? Dobra. Teraz się udało. I to rzeczywiście był pierwszy piracki statek zatopiony w całej Grecji, odkąd dostałem zadanie. Ale to nie jest wcale takie proste, żeby zlokalizować następne. A jednak poświęciłem jeszcze trochę czasu na to, żeby poszukać pirackich statków i tu już jest 5, za jakiego będę się zabierał. Pakujmy wszystko, co mamy, żeby ich tutaj pokonać. Chowamy się jednocześnie, kiedy oni atakują, żeby nie było kłopotów. Dobra. I może pozwolę sobie tym razem przepołowić ich statek, żeby dostać
jeszcze dodatkowe surowce. No i proszę bardzo, musimy teraz tylko powrócić do zleceniodawczyni, ale nie chcę rezygnować jeszcze z powrotu do Kefalonii, więc na początek ruszamy tutaj. No, powiem wam, że jest to teraz strasznie opustoszałe. Patrzcie, mamy tutaj jakiegoś człowieka, który wyraźnie też choruje. Wow! Palone zwłoki, jasny gwint. Co tutaj się wydarzyło? Nic nowego na tablicy informacyjnej. To akurat pewnie nie związane z tym, co tu się dzieje. Ale widać wyraźną zmianę na minus. Rzeczywiście tutaj ludzie chorują i wiele osób już poumierało. Kurde, no fatalne konsekwencje tamtego jednego questa. Wielka szkoda, naprawdę. Mamy tego Durisa. Sorted out your drachmy troubles with Marcos, did you? Co tu się nagle stało? Patrzcie. W tym momencie jakiś się filtr aktywował, zupełnie inny. O Jezu, jeszcze bardziej przygnębiający. Nie no, jak patrzę na te palone zwłoki, to już w ogóle. Aż się robi przykro. Jasny gwint. No, tak jak mówiłem, musimy przyjąć konsekwencje tego, co zrobiliśmy. Że wypuściłem tamtą rodzinę. No tak jak mówię, ja nie sądziłem, szczerze mówiąc, że to jest prawda z tą zarazą. Wow, tutaj jeszcze ten pies będzie mnie atakował, naprawdę. Nie sądziłem, że to jest prawda. Myślałem, że tamci kapłani sobie tak naprawdę ubzdurali trochę tę zarazę, że to jest aż tak poważne. Kierowany tym widokiem, że widziałem rodzinę z dwójką dzieci, przesądziło to, że chciałem im pomóc, ale w dłuższej perspektywie, jak widać, ta ludność zdecydowanie tego pożałowała. Okropna sprawa, naprawdę. A jeszcze przejdziemy się do innej części Kefalonii, bo zastanawiam się, czy na terenie winnicy Marcosa też to wygląda tak źle. No i też co z samym Marcosem? No ludzie tutaj ewidentnie chorują, bo nawet jak chodzą, to wyraźnie przygnębieni. Nie wygląda to dobrze, naprawdę. Zastanawiałem się, bo w pierwszej chwili to ja myślałem, że jak tutaj przyjdę, to będzie może jakieś nowe zadanie, które rozwinie temat tej zarazy, ale najwyraźniej mogliśmy po prostu tylko tutaj podejść i zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Znowu jestem tutaj atakowany, no tym razem przez wilka. Ale Marcosa nie widu ani słychu. Tym wszystkim pozostaje mieć nadzieję, że nic mu nie jest. Podobnie jak Phoebe, ale czy to nie są zbyt płonne nadzieje? Nie wiem, może w porę wyjechali. Tak naprawdę możemy sobie tylko dopowiadać, a może z czasem jeszcze ich spotkamy. Nie możemy tracić nadziei, ale i tak w tym wszystkim jest najbardziej szkoda tych ludzi tutaj. W każdym razie wrócimy już sobie tam, gdzie byliśmy wcześniej, żeby oddać zadanie, które było związane z tymi pirackimi statkami. Najbardziej cieszę się z tego, że za to zadanie dostaniemy też m.in. Orichalcum. Back already? Did you destroy them all? It would be hard to piece them back together. You've set great things in motion. Take this as thanks. Thank you. O proszę, i to nawet 10 sztuk Orichalcum dostajemy za takie pojedyncze zadanko. Oczywiście w przypadku innych questów być może jest inaczej, ale tutaj jest to już przynajmniej jakaś rozsądna liczba, a nie tak jak do tej pory, że miałem tylko jedną sztukę. W takim razie fajnie, może prędzej czy później będziemy mieli tego Orichalcum na tyle dużo, żeby móc cokolwiek wykupić od Oikosa z Olimpii. Zerknę jeszcze tylko do ekwipunku, w tym momencie jak wygląda moja sytuacja. Tutaj chyba nic szczególnie dobrego sobie nie odblokowałem. Pozostanę przy tych karwaszach Tezeusza,
No i w tym odcinku już się z wami pożegnam. Oczekujcie więc na kolejne materiały, w których będziemy kontynuować naszą przygodę w Assassin's Creed Odyssey. Na razie!